Najważniejsza przede wszystkim była nasza komunikacja. Mogliśmy sobie porozmawiać, powspierać się, dać sobie jakieś porady, porozmawiać o tym tak naprawdę, jak wygląda edukacja w naszym mieście, jak wygląda nasza przyszłość tego miasta, przyszłość młodych, która jest tak naprawdę teraz najważniejsza, bo to my kiedyś będziemy rządzić tym państwem, tym miastem i tymi okolicami. Konferencja Miasta Idei odbyła się wczoraj 27 lutego 2023 roku w Jaworznickim Laboratorium Biznesu. Młodzi mieszkańcy Jaworzna mogli nie tylko podyskutować o przyszłości miasta, ale także wziąć udział w warsztatach, gdzie pracowali nad kilkoma scenariuszami rozwoju naszego miasta. Na dzisiejszych warsztatach zapytaliśmy młodych o kilka kwestii. Przede wszystkim, czy chcą tu zostać? Okazało się, że większość chce, część chce jednak wyjechać, bo gdzieś widzi lepszą pracę, marzy o życiu w innym mieście, ktoś inny chce gdzieś studiować. Wspólny mianownik jest taki, że młodzi mają duże aspiracje i chcą współdecydować o swoim mieście. Dlatego pytaliśmy ich dzisiaj o to, jak oni widzą miasto. Zrobiliśmy warsztaty, które polegały na tym, że mieli młodzi mieszkańcy Jaworzna do wypracowania strategii miasta w przypadku trzech różnych scenariuszy rozwojowych. Negatywnym, pozytywnym i neutralnym. I co ciekawe, każdy z tych scenariuszy miał punkty wspólne. Sama idea tego typu spotkań i warsztatów jest według młodych Jaworznian bardzo dobra i potrzebna, przekonują członkowie Młodzieżowej Rady Miasta. Takie spotkania mają sens i są ważne, ponieważ biorą pod uwagę głos młodych. Biorą pod uwagę ich zdanie na temat tego, jakby Jaworzno mogło wyglądać, jeżeli podziałoby się w przyszłości w taki lub w taki sposób. Wiadomo, nie przewidzimy wszystkich scenariuszy, ale jednakże młodzież jest bardzo kreatywna, więc potrafi wiele tych scenariuszy wziąć pod uwagę, a także rozbudować swoje zdanie na temat, jak może wyglądać przyszłość Jaworzna. Uważam, że są potrzebne, abyśmy my jako młodzi mogli wyrażać swoją opinię na temat tego, jak widzimy miasto i jak chcemy, żeby ono wyglądało. Myślę sobie, że taka forma powinna odbywać się częściej, ponieważ pomaga to nam się rozwinąć, pomaga nam rozwinąć miasto i naszą przyszłość. Podczas debaty, w której wziął udział m.in. profesor Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego i profesor Michał Stangel, urbanista, ekspert do spraw rozwoju miast z Politechniki Śląskiej, padło stwierdzenie, że miasto powinno być dla wszystkich i punkt patrzenia na nie zmienia się wraz z wiekiem. Eksperci radzą bardzo prostą rzecz. Po pierwsze, nie można zamknąć się w stwierdzeniu, my robimy miasto tylko dla młodych albo tylko dla seniorów. To, co też mówił tutaj profesor Jacek Szołtysek, że są takie przykłady. Albo nie można robić miasta tylko dla informatyków. Znajdziemy takie przykłady na przykład w Stanach Zjednoczonych. Miasto musi być uniwersalne i w naszych miastach powinniśmy się uczyć nie tyle miasta dla młodych, ale uczyć się tworzyć miasto, w którym będzie nam się dobrze starzeć. Podobnego zdania jest zastępca prezydenta miasta Jaworzna, Łukasz Kolarczyk. Jaworzno jest i powinno być tak naprawdę dla wszystkich, bo powinno być miastem elastycznym i takim jest. Bo i są programy dla rodzin, są programy dla seniorów i młodzi upominają się o programy dla młodych. Że programy dla seniorów i to, co się dzieje dla seniorów, jest bardzo wyraźne, bo dotyczy konkretnej grupy osób, prawda? I oni są widoczni, te imprezy są bardzo nagłośnione, między innymi również, tak? Natomiast to, co się tworzy w ogóle w mieście jako sferę wydarzeń kulturalnych, sportowych, no jest dla wszystkich. Dlatego być może młodzież tego nie odbiera, że to jest wyspecyfikowane dla nich. Ale proszę się nie martwić, pracujemy i z Młodzieżową Radą Miasta i z osobami zaangażowanymi w te projekty młodzieżowe nad stricte wydarzeniami dla nich. Nad takim programem, który będzie interesujący, który powinien przyciągnąć dzięki też ich aktywności. Zatrzymanie w mieście młodych mieszkańców nie jest problemem tylko Jaworzna, a wszystkich miast podobnych do naszego. Wizja nowych, innych możliwości, które oferują duże współczesne miasta, jest na tyle kusząca, że wielu chce wyjechać. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta widzą jednak przestrzeń do zmian w Jaworznie, które przyczynią się do zwiększenia pozostawania młodych w naszym mieście.
Myślę sobie, że dla mnie przede wszystkim idea edukacji, idea rozwoju, założenie szkoły wyższej u nas w mieście, bo tak naprawdę to pozwoli na pozostanie większości młodych u nas w mieście. Bo jeżeli ktoś, żeby się dalej edukować, musi wyjeżdżać z naszego miasta, to po prostu nie ma sensu moim zdaniem. Założenie takiej szkoły byłoby zbawieniem tak naprawdę dla młodych. Budowa uczelni wyższej na terenie naszego miasta, bo wiadomo, najbliższe uczelnie wyższe no to są przede wszystkim w Katowicach, Krakowie, Gliwicach, więc wymusza to pewnego rodzaju wyjazd osób młodych z naszego miasta. Spotkanie było bardzo ciekawe, a poruszone tematy mocno przyszłościowe. Jesteśmy ciekawi, czy włodarze miasta rzeczywiście zdecydują się wprowadzić część propozycji, które zostały podczas Miasta Idei zaproponowane.